Czołem, na tym filmie zaprezentuję, jak starcie przebiegało z perspektywy Junkera. No to lecimy. Junker oczywiście próbuje mnie na czołówkę, ja ją omijam snaprolem. I przechodzę w Splitesa. Natomiast cały czas się myliłem w moim filmie, który nagrałem ze swojej perspektywy. On nie robił Climbing Spiral, tylko cały czas na pałę Hinerikomi. Oprócz tego, jak widzicie, kontroluję płaszczyznę przy pomocy lotek. I dlatego wychodzi mu coś w stylu Climbing Spiral. Ale Climbing Spiral robiony przy pomocy Hinerikomi, no, jest takie trochę średnie. Niestety to nie są czasy patcha 1.33, kiedy Hinerikomi robiło się w miejscu i praktycznie na każdym samolocie wychodziło tak samo. Obecnie ten manewr ma swoje ograniczenia, ale to dobrze. No, dzięki temu walki powietrzne są ciekawsze. Tutaj widzicie, jak mu się wywijam przy pomocy opadających nożyc. Teraz robię obszerniejszy zwrot i dzięki temu przeciwnik, jeśli nie chciał przestrzelić, to musiał odpuścić, co pozwala mi próbować kolejnego podejścia. A Junker cały czas na pałę to Hinerikomi robi, trzymając ster kierunku i wysokości. Ale ponieważ, tak jak mówiłem, Hinerikomi się robi po takiej elipsie, więc jest zmuszony cały czas używać lotek, żeby tą płaszczyznę wykonania manewru, no, zmieniać w zależności od rozwijającej się sytuacji. Teraz obrócił lotkami po to, żeby mu nos samolotu pod kątem mniej więcej 90 stopni do pionu opadał, ale już z tego zrezygnował. Tutaj ja po zrobieniu low yo-yo prawie miałem okazję, żeby na niego się nacelować. No ale z uwagi na znerfienie Raidena zabrakło mi tam odrobiny mocy silnika. Junker cały czas to Hinerikomi robi. No i jesteśmy obaj w impasie, bo żaden z nas nie wychodzi na czystą sytuację do oddania strzału. Tu rzut oka na jego ogon, widzicie ster kierunku do góry, ster wysokości do góry, a kierunku w lewo, no i męczy to Hinerikomi, mimo iż nie do końca się w tej sytuacji sprawdza. No ja byłem zmuszony do powtarzania splitesów i low yo-yo, no bo po prostu brakowało mi energii na dopięcie manewru.
Junker przy pomocy latek kombinuje, jak tu zmienić płaszczyznę, żeby ten Hinerikomi mu wyszedł. No nieco lepiej niż wychodzi. Ale niestety on najlepiej wychodzi, jak się leci idealnie poziomo i chce zawrócić. Jeżeli nos samolotu jest skierowany trochę w górę, trochę w dół, to już niestety tak dobrze z nim nie ma. Teraz wykombinował przejście do Rolling Scissors, no i to nie było z jego strony złym pomysłem. Tutaj próbowałem go zrobić na Climbing Spiral. Nie, tu jest ten moment, kiedy postanowiłem zmienić kierunek lotu na przeciwny, ryzykując chwilowe wystawienie mu się na strzał, ale dzięki temu pozycjonuje się za jego ogonem. No niestety, znowu mocy Raidena nieco brakło i nie zdążyłem opuścić nosa samolotu i przez to okazja strzelecka mi minęła. Tutaj lekko go tam chyba drasnąłem, nie zadając żadnych poważnych obrażeń. Znowu trochę mi energii brakło, więc splitesy przechodzące w low yo-yo. No i dzięki temu mogę strzelić. No ale łapa mi trochę drżała, poza tym przeciwnik machał lotkami, co go wybroniło od zestrzelenia. Junker próbował desperackiej długiej serii, ale nie udało mu się to. A ja wykorzystuję sytuację i wciągam go w opadające nożyce. I znów niecelny strzał, ewentualnie celny, ale z minimalnymi uszkodzeniami. Tu się przeciwnik pogubił już w tym Hinerikomi, czy chce robić w prawo, czy w lewo, i to kosztowało go przegranie pojedynku. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do następnego. Cześć!